Walka w twojej karierze. Bardzo często miałeś bardzo mało czasu na to, żeby się przygotować do pojedynków. Czy tym razem tego czasu było dosyć? Ja tam z przygotowań jestem zadowolony. Wojtek bardzo dużo mi pomógł. No, męczył mnie na tej sali. Także ja się czuję przygotowany. Jednym słowem, nie ma żadnych kłopotów, żadnych kontuzji. Wszystko jest super. No, jakbym miał kontuzję, to bym nie startował. Jesteś gotowy na pełen dystans? Tak. Okej, okay. Życzymy powodzenia jutro, trzymam się. Nie, dziękuję jeszcze. Tomek, Mateusz Maluida to bardzo poważne wyzwanie w twojej karierze. Jak się czujesz przed tym największym wyzwaniem? No, czuję się bardzo dobrze, ponieważ przygotowania poszły po myśli, że tak powiem, ciężko trenowałem, więc czuję się naprawdę bardzo dobrze. Powiedz coś nam o swoich przygotowaniach, ile miałeś czasu na te przygotowania? No, było to około 8 tygodni. Te 8 tygodni spędziłem tutaj w Dzierżnowie pod okiem trenera Piotra. No, byłem też tydzień, no, dwa dni w sumie sparowałem, ale tam byłem u Krzyśka Zimnocha w Białymstoku. Tutaj też miałem w miarę wymagających przeciwników. Sparowałem też z Mariuszem, co prawda trochę inne warunki fizyczne, ale tu też chodziło bardziej jeszcze o kondycję i tak dalej. Także jeżeli o to chodzi, to fajna sprawa. No, sparing partnerów miałeś pierwszorzędnych. Powiedz, jak wspominasz sparingi z Zimnochem? On był przeciwnikiem Maluidy niedawno. No, powiem szczerze, że pierwszy sparing też był udostępniony w internecie i wyglądało tak, że miałem przewagę w tym sparingu. Drugi sparing nie był pokazany, to był bardziej wyrównany sparing, w którym były już mocne ciosy i takie wymiany. Tam Krzysiu też pewnie chciał udowodnić, że jest lepszym zawodnikiem, ja chciałem udowodnić, że wcale tak nie jest i po prostu była taka ringowa wojna, powiedzmy. Dostałeś jakieś wskazówki od Krzyśka może? Szczerze mówiąc, nie było za bardzo okazji porozmawiać, bo też po drugim sparingu od razu jechałem do domu, do Poznania, także jakichś tam wskazówek nie otrzymałem, tam wiadomo, jakaś wymiana zdań i ten, ale wskazówek nie było. Wiadomo, że Mateusz Maluida będzie na ciebie nacierał, będzie wywierał presję. Masz dobry pomysł i dobry plan na to, by unikać tego? Oczywiście, recepta jest na walkę już od dłuższego czasu. Praktycznie każda tarcza z trenerem to jest właśnie taktyka walki, także jestem przygotowany. Dzisiaj jeszcze sobie to na spokojnie poukładam w głowie, jak jutro zawalczę i po prostu trzeba czekać do jutra. Trzymamy kciuki i powodzenia jutro. No, nie, dziękuję i pozdrawiam.